Dzień dobry, witamy Państwa na pierwszym briefingu prasowym z radnymi Piotrkowskiej Rady Miasta. Przedstawię Państwu radni klubu Razem dla Ziemi Piotrkowskiej, pani Krystyna Czechowska. Dzień dobry Państwu. Pan Tomasz Sokalski oraz radny Piotrkowskiego Prawa i Sprawiedliwości, pan Krzysztof Witam serdecznie. Tematem dzisiejszego spotkania będą inwestycje drogowe. Jesteśmy na budowanej tak zwanej obwodnicy miasta Piotrkowa i chciałem właśnie zapytać radnych, co sądzą o tej inwestycji. Jeżeli chodzi o projekty, które są realizowane przez miasto, widzimy tutaj tendencję do szczególnego zwężania ulic ogólnie. Więc według nas tutaj uważamy to za dziwne, patrząc z punktu widzenia innych miast, gdzie te rozwiązania są zupełnie inne. I myślę, że tutaj ta inwestycja też budzi pewne wątpliwości, szczególnie jeśli spojrzymy na to, jak jest ta droga powyginana. Nie wiem, jakie były podstawy tego, że akurat ta droga w takim śladzie poszła, nie była realizowana jako dwupasmówka. Z drugiej strony patrząc, ta droga prowadzi donikąd. Dokładnie widać, że droga jest budowana zbyt wąska. Tutaj podejrzewam, że będą miały problem minąć się dwa duże samochody. Przypomnijmy, że jeżeli ta droga kiedykolwiek będzie drogą alternatywną dla autostrady A1, dla drogi płatnej, to może się tak zdarzyć, że niestety, ale zbyt wąska droga, nie dwupasmowa. Przypomnę, że w latach kadencji 2002-2006 po stronie południowej miejsca, w którym jesteśmy, została wybudowana właśnie dwupasmowa droga jako początek tej obwodnicy, która powinna zarówno ze strony północnej iść, jak i w stronę południową, łącząc te tereny miasta z ulicą Krakowskie Przedmieście. Wtedy będzie to naturalna obwodnica miasta, powinna być naturalna obwodnica miasta, która odciąży centrum miasta dla tych pojazdów, które chciałyby przejechać przez miasto, a nie jechać płatną autostradą A1. Tak, co prawda można tutaj znak wstawić, że zakaz wjazdu samochodów ciężarowych, wtedy osobowe się powinny minąć. Tak, ale to nie jaki o to chodzi. Sens tak, jest? Panie dyrektorze, to nie o to chodzi. Jeżeli budujemy drogę, powinna ona być przewidziana dla większej ilości pojazdów, bo przecież trend w Polsce jest taki, że każdy jeździ, mało osób chodzi, a jak widzimy tutaj w tym miejscu akurat dokładnie widać, jakie szerokości są zachowane drogi, jaka szerokość przeznaczona jest na chodnik. Proszę zobaczyć, że chodnik będzie o niewiele węższy, aniżeli droga, która jest budowana, prawda? Zastanawiam się, czy rzeczywiście będzie to jakiś szlak pieszy z południa na północ, czy też w drugą stronę. Wydaje mi się, że nie, a więc należałoby w tym momencie zwrócić uwagę tylko i wyłącznie na przepustowość samochodów i to, że tych samochodów może się pojawić tutaj bardzo dużo. Czy radni wcześniej nie widzieli tej inwestycji, czy nie zgłaszali uwag? To przecież chyba od tego są radni, żeby konsultowali przed rozpoczęciem inwestycji. Ja się odniosę do wypowiedzi kolegów i tego tematu, tego projektu, tej inwestycji, która się tutaj toczy. Natomiast jeżeli chodzi o Pana pytanie dotyczące samego zadania i rozmowy na ten temat i podjętych w ogóle działań wstępnych, pierwszych, o tym, żeby tą inwestycję, tak to mówimy, obwodnicę NS Północ-Południe wreszcie wykonać, to środki, kiedy były na tą inwestycję zagwarantowane w budżecie, w prognozie finansowej, myśmy wtedy dyskutowali na ten temat, czy nie rozważyć, żeby ta droga właśnie była drogą dwupasmową, żeby ewentualnie, jak teraz tutaj mamy połączenie od strony północy do Wojska Polskiego, kiedy na przykład tiry jadące od strony Bełchatowa na przykład będą mogły na skróty tędy pojechać. I powiedzmy, że takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, ale gdyby weszło i gdyby ta droga miała być na przykład na czas na przed jakiejś awarii, remontów w mieście wykorzystana, to powinna być pod tym kątem już przygotowana. No niestety nie zostało to ujęte w dyskusji. Widać radnych, którzy troszeczkę mieli inny pogląd i zwracali na to uwagę, że droga powinna być dwupasmowa. Została wybudowana jednopasmowa i tego już nie zmienimy. Natomiast ja jestem teraz bardzo ciekawy i tutaj zadam pytanie. Chciałbym znać autora projektu tego
tej inwestycji. Trend jakby zwężania ulic w Piotrkowie nadal trwa, tak? Robimy ulicę zbiorczą, teoretycznie obwodnicę, która powinna służyć właśnie temu, żeby odciążyć centrum miasta, żeby mogły tutaj samochody tranzytowe także jechać, prawda? Nie mówię nie tylko o dużych, ale i o małych. Natomiast no, możemy spojrzeć na ulicę Śląską, gdzie została totalnie zwężona, chodniki zostały poszerzone, nie wiadomo dla kogo, tak? Można by zrobić, tak jak w innych miastach, niekoniecznie tworząc oddzielne ścieżki rowerowe, zresztą była taka propozycja jednego z radnych na ostatniej sesji, żeby właśnie w śladzie ulicy wydzielić pas dla rowerów. Bardzo dobry pomysł. Niestety przy takiej szerokości drogi nie da już się tego zrobić. Tym bardziej cały świat drogi poszerza, samochodów jest coraz więcej, tak? My robimy odwrotnie. Jeszcze jest jedna kwestia, o której w Piotrkowie przy budowie ulic się zupełnie nie zwraca uwagi, że ulica powinna mieć ciąg w miarę prosty, żeby była łatwa do odśnieżania. Tutaj cały czas jest wyginalna, zatoczki, kombinacje. Patrzą, że rzeczywiście te możliwości były. Tak, prawda? Praktycznie jest, to jest rondo nie dosyć, że bardzo trudno będzie odśnieżyć, to ono, proszę zwrócić uwagę, jest pod kątem. On jest wyraźnie pochylone w stronę południową. Dlaczego te inwestycje są tak wykonywane? Kto ma w tym interes? Przecież to powinni być fachowcy z wieloletnim doświadczeniem. Panie Krzysztofie, no nie chciałbym się wypowiadać od razu negatywnie, ale o tym wielokrotnie żeśmy mówili, że radni z tak zwanej grupy pozakoalicyjnej też zgłaszają co roku do budżetu zadania i do wieloletniej prognozy finansowej, zadania roczne, i one są nie brane w ogóle pod uwagę. My jesteśmy pomijani w tych inwestycjach. Inwestycje są tylko wykonywane te, które zatwierdzi grupa większościowa, grupa koalicyjna, tak zwana prezydencka. Te są dobre, ponieważ pan prezydent wie, że czas biegnie szybko, wybory są za 2 lata, a 2 lata w życiu politycznym jest dużo i mało, więc trzeba wykonywać cokolwiek, jakiekolwiek inwestycje, żeby po prostu dalej w odbiorze mieszkańców istnieć, że miasto pięknieje, że się coś buduje, robi, a że to za parę lat okaże się mało przydatne, albo powinno być zrobione inaczej. Niefunkcjonalne, to w tym się nie będzie nikt przejmował. Zdziwieniem dla nas tutaj mieszkańców ulicy Twardosławickiej jest to ogromne rondo. Myśleliśmy, że to będzie normalne skrzyżowanie bez żadnego ronda, a to rondo wiadomo też utrudni, a nie ułatwi. Hałas będzie i hałas, zwiększony hałas. Tak. A jest to ulica ruchliwa, bardzo uczęszczana, bo przyległe te wsie, to ludzie nie jeżdżą właśnie tą trasą, tylko tu na skróty. Majków Folwerk, Majków Duży, Majków Średni, wszyscy ci mieszkańcy jeżdżą tędy. Jak państwo podsumują sytuację tutaj w inwestycjach i w drogach piotrkowskich, w ulicach? Jak one wyglądają, jak one są remontowane? Czy w mojej ocenie rzeczywiście harmonogram remontów dróg nie jest zasadny taki, jak jest w tej chwili? Powiedział kolega Krzysztof, że robi się to wszystko pod radnych koalicyjnych, nazwijmy to. Niekoniecznie te ich propozycje są słuszne, chociaż też możliwe, że wynikają z rozmów z mieszkańcami, prawda? My też rozmawiamy z mieszkańcami. Też wskazujemy prezydentowi te drogi, które w naszej ocenie i w ocenie mieszkańców powinny być zrobione w sposób priorytetowy, prawda? Wystarczy się przejechać przez nasze miasto i zobaczyć, co jest ważniejsze. Czy ważniejsza jest ulica na przykład Wojska Polskiego, czy Cmentarna, tak? Czy ważniejsza jest ulica Pruchnika, która jest w stanie katastrofalnym, czy jakaś podrzędna uliczka na skraju miasta? Ja rozumiem, że każdy z mieszkańców chciałby mieszkać przy ładnej ulicy, ale jeżeli mamy remontować, to najpierw główne szlaki komunikacyjne. To jest najważniejsze. Natomiast te mniejsze uliczki mogą chwilę poczekać. No, wiąże się to oczywiście z budżetem, natomiast to od tego jest prezydent, żeby ten budżet nam powiększać i przeprowadzać remonty, przede wszystkim remonty w sposób rzetelny i kompleksowy i przemyślany. Czy akurat ta droga jest tą inwestycją pierwszej potrzeby, tak? No, czy właściwie jest, że jest realizowana ta droga, a nie inne, które właśnie są priorytetowe, które są w centrum i przede wszystkim one powinny w pierwszej kolejności być wyremontowane? Że wielokrotnie prosiliśmy o plan remontów i modernizacji ulic. Plan remontów to wiadomo i ulic, i chodników. Zdarzało się często tak, że termin 10 września, naprawdę ja pamiętam, jak było w zeszłej kadencji też, 10 grudzień to jest taki termin, kiedy musimy otrzymać jako radni na posiedzenia komisji przed nowym rokiem plan remontów i modernizacji dróg.
otrzymujemy go, przyglądamy się jemu. Jest posiedzenie Komisji Administracji, tam gdzie właśnie o drogach się najczęściej mówi, i druga komisja to jest Komisja Polityki Gospodarczej, jak sama nazwa mówi, czyli komisja jakby gospodarcza, inwestycyjna, prorozwojowa, gdzie mamy co wykonać. I mamy wątpliwości na przykład. Czytamy ten plan remontów i pytamy, a dlaczego tak, a nie tak? Myśmy złożyli jako grupa projekt czy propozycję grupy mieszkańców z osiedla i proponujemy, żeby ująć to na drugi rok. To jest tylko nasze marzenie, absolutnie, wszystko jest zatwierdzone, przychodzi sesja budżetowa, noworoczna, inaczej mówiąc, żadna nasza propozycja nie zostaje ujęta. Przegłosowane jest wszystko tak, jak ma być. I nie mówmy o żadnych priorytetach, bo priorytety są takie, jak grupa większościowa z prezydentem to ustali. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć. No i może tym smutnym właśnie pod stwierdzeniem zamkniemy dzisiejszy pierwszy briefing na budowie tak zwanej obwodnicy północ-południe. Dziwi także brak bezkolizyjnego, nazwijmy to, albo płynnego skrętu w ulicę. No ten akurat zakręt pomiędzy nitką budowaną a ulicą Twardosławicką jest 90 stopni. To nie jest bezpieczne dla potencjalnego kierowcę. Dziwi nas także ta asymetria tego skrzyżowania. Czemu rondo nie jest w symetrii skrzyżowania ulic, tylko odsunięte w drugą stronę? To także może stwarzać niebezpieczeństwo. Powinno być symetrii, moim zdaniem. A to, co pan Tomek wspomniałeś, no przecież jest miejsce. Wyjście z ronda, skręt w prawo, powinien być łagodny. Przypominacie sobie państwo, jak żeśmy rozmawiali na ostatniej, czy parę miesięcy temu na jednej z sesji o skrzyżowaniu ulicy, modernizowanej ulicy Rolniczej z Michałowską. Musieliśmy poprawiać? Musieliśmy poprawiać, ścinać te rogi od początku i robić łagodne skręty zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. I to mi się wydaje, że tu jest to samo. No przecież można było wykorzystać, że ja na przykład jadę prosto, wjeżdżam na rondo i chcę jechać dalej, kontynuować jazdę prosto, to kierowca, który jedzie obok, mógłby mieć łagodny skręt w prawo, ominąć mnie i bez żadnego problemu by mógł przejechać. Natomiast to jest tak dosyć, że droga węższa, to na samym rondzie są te skręty takie pod kątem prawie 90 stopni.